Rząd opublikował mapę punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Na terenie województwa podlaskiego preparat będzie podawany w 235 punktach stacjonarnych. Pełną listę ośrodków szczepiących przeciwko chorobie można znaleźć na stronach rządowych, wpisując w wyszukiwarce po prostu nazwę gminy. W suwałkach powstaje aż pięć takich miejsc. Są to punkty przy poradniach rodzinnych. Na szczepienie można liczyć w poradniach przy ulicy Patli, Emilii Plater, Młynarskiego, Klonowej i Waryńskiego. Mieszkańcy Sejn będą mogli przyjmować preparat chroniący przed zakażeniem w poradni przy ulicy Wojska Polskiego i 1 Maja. Mieszkańcy powiatu suwalskiego-ziemskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnego szczepienia w siedmiu lokalizacjach. W Raczkach, Rudce-Tartak, Wiżajnach, Jeleniewie. Przerośli, szypliszkach i filipowie. Aby ustalić adresy wykonywania świadczenia, w wyszukiwarkę należy wpisać nazwę powiatu ziemskiego. Przypominamy, że do 15 stycznia trwają szczepienia grupy 0. Pełen wykaz grup wraz z ich kolejnością znajdziemy na rządowym serwisie. Tam również pełen pakiet informacji na temat narodowego programu szczepień.